Chciałbym, drodzy, dziś dzielić się z wami tematem, który jest dla mnie ważny, o ile nie najważniejszy, a tym tematem jest uwielbienie dla Boga. O czymś innym, kochani, można by dzisiaj mówić, kiedy śpiewamy, kiedy gramy, kiedy wyśpiewujemy, poetycko może niekiedy, właśnie te strofy, które mówią o tym, jak bardzo kochamy naszego Pana. Wiecie, uwielbienie czy oddawanie Bogu chwały można praktykować oczywiście na wiele sposobów. Poprzez szacunek dla Jego słowa, poprzez posłuszeństwo, poprzez modlitwę. Ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że jednym z najbardziej, najczęściej praktykowanych sposobów, z którym to pojęcie uwielbienia Boga się nam kojarzy, jest właśnie muzyka i śpiew. I mówiąc tak, z własnego doświadczenia, muszę się wam przyznać, że w zasadzie to w mojej przygodzie z muzyką uwielbienie dla Boga towarzyszy mi od początku. Moja edukacja muzyczna opierała się o literaturę kościelną, tak bym to ujął. Oczywiście grałem też materiał, który przerabialiśmy w szkole muzycznej, czy później na studiach, ale Śpiewnik Pielgrzyma, wiecie, to był ten mój podstawowy podręcznik. Wspomnę tylko początki mojej służby w cieszyńskim zborze, jeszcze na ulicy Przepilińskiego, kiedy to jako 13-letni chłopak, dzięki rozpoznaniu duchowemu obecnego tu dziś pastora Mariana, dostałem szansę, wiecie, żeby zasiąść przy fizharmonii i grać na nabożeństwie. Drogi pastorze, chciałbym ci przy tej okazji serdecznie podziękować za to, że obdarzyłeś mnie takim zaufaniem. To były początki. Być może jeszcze wtedy nie nazywano tego uwielbieniem. Pamiętam, jak to wyglądało. Znałem zaledwie kilka pieśni, ale była taka potrzeba, żeby grać, żeby poprowadzić muzycznie nabożeństwo. Więc robiłem listę tych pieśni, dawałem ją pastorowi. Jeszcze gdzieś niedawno ją widziałem. Myślałem, że ją dzisiaj znajdę, ale nie znalazłem. A on z tej listy wybierał te pieśni, które ja umiałem zagrać. Później ta lista się poszerzała, aż w końcu zrobiliśmy tak, że on mi dał swój śpiewnik i ja podkreśliłem w nim na czerwono te numery, które potrafiłem grać. Małe początki, kochani. Małe początki, ale co czytamy w Biblii? Zachariasz powiada, choć te dni małych początków nie wyglądają obiecująco, to jednak dzięki łasce Pana przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Jeżeli tylko nie wzgardzisz, jeżeli nie wzgardzimy tymi dniami małych początków, przyjdzie czas, że dane nam będzie przeżywać radość. Amen? I w tej radości, kochani, trwam. Tej radości w mojej służbie jest coraz więcej. Tak się potoczyło moje życie. To też, kiedy tak się nad tym zastanawiam, takie Boże kierownictwo. Że pomimo, wiecie, tego wykształcenia muzycznego i pewnych predyspozycji wokalnych okazało się, że to niewielkie sceny, nie wielkie sale koncertowe były miejscem, gdzie by mi było dane występować, ale Kościół, ale zbór. I Bóg sprawił, kochani, że służba uwielbienia stała się moją pasją. Służba uwielbienia. Najczęściej małe podium, jakiś prosty instrument, ale obecność Ducha Świętego, kochani, dopełniała reszty. To jest bezcenne. To jest cudowne, kiedy patrzę na to z perspektywy tych 50 lat służby, odbieram to jako wielką Bożą łaskę. Często, kochani, bywałem w otoczeniu lepszych od siebie, w otoczeniu ludzi, którzy lepiej grali,
lepiej czytali nuty, lepiej śpiewali. Oczywiście to uczyło mnie pokory, ale tak już jest, kochani, że Bóg nie wybiera tylko tych uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych. Amen. Halleluja. Tak było z Mojżeszem, tak było z Gedeonem i jeszcze z wieloma innymi. Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, nie chciałbym, żeby ktoś z nas tutaj czuł się niezręcznie czy niekomfortowo i chociażby z tego powodu, że nie gra na żadnym instrumencie, uznał, że jakoś ten temat być może go nie dotyczy. Tak nie jest. Chcę to wyraźnie podkreślić. Tak nie jest, bo uwielbienie, drodzy, to temat, który dotyczy wszystkich. Psalm 47, werset 2 powiada, Psalm 47, 2. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie. Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. To możemy czynić wszyscy. Do tego nie potrzeba muzycznego wykształcenia. A w Psalmie 72, werset 18 i 19 czytamy: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. I niech będzie chwalebne imię Jego, błogosławione na wieki, a cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego. I tam jest napisane: Amen, Amen. Dwa razy Amen, kochani. Uwielbienie Boga powinno być uniwersalne. Pragnieniem Boga jest, aby Jego stworzenie oddawało Mu chwałę. Kochani, jak już mówiłem na początku, muzyka jest jedną z tych przestrzeni, w której możemy realizować chwałę i uwielbienie dla naszego Boga. I chcę to dziś, wiecie, kiedyś było w użyciu takie słowo, uprzytomnić każdemu z nas, drodzy. Chcę to uprzytomnić, uzmysłowić nam i sobie przede wszystkim, że nie jest dobrze milczeć, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, że powinniśmy otwierać swoje usta, że powinniśmy wyśpiewywać, wypowiadać chwałę dla Boga. Psalm 34, werset 2, Dawid powiada: będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. I werset 4, wysławiajcie Pana ze mną. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. To jest zachęta, kochani, do której ja chcę się dziś z całego serca dołączyć i zainspirować każdego z nas dzisiaj tutaj, na tej sali, do oddawania Bogu chwały. Kilka ważnych kwestii, kochani, dotyczących uwielbienia dla Boga. Po pierwsze, uwielbiamy Boga, bo chcemy. Bo to jest pragnienie, które wypływa z naszych serc. Amen? Amen? Nie z przymusu. Nie bez przekonania. Nie dlatego, bo tak się przyjęło, że żeby zacząć nabożeństwo, to najpierw trzeba zaśpiewać kilka pieśni. Wtedy ludzie mogą się spokojnie zejść. Tak jakoś mają czas, żeby wejść w tę atmosferę, przygotować się do wysłuchania kazania. Nie. Uwielbienie, drodzy, to jest istotna część nabożeństwa. To druga kazalnica, jak powiedział kiedyś jeden z nieżyjących już pastorów. Bóg w tym czasie, drodzy, działa. Bóg w tym czasie chce się dotykać mnie i ciebie. Chce uzdrawiać, chce leczyć, chce napełniać radością. Chce wlewać pokój, chce do nas przemawiać. Jak ważna jest ta kwestia, możemy się przekonać, przypatrując się, kochani, chociażby wędrówce ludu izraelskiego, narodu izraelskiego przez pustynię. Wiecie, które pokolenie szło na samym przodzie? Oni wędrowali przez 40 lat, jak pamiętamy. Rozbijali obozy, a później formowali szyk i szli do kolejnego miejsca, które Bóg im wskazał, że mają się tam zatrzymać. I kiedy szli, to nie było to jakaś
hałastra się mówi? Nie wiem. Jakaś hałastra. Tak każdy szedł sobie, jak się mu podobało. Nawet, wiecie, jest taki fragment w Biblii, który mówi o tym, że przypatrywali się tej ich wędrówce inni, okoliczne narody. I już z tego samego, z tego widoku, jak oni są zorganizowani, oddawali Bogu chwałę. To było coś niesamowitego. Ale wracając do tego szyku, możemy o tym przeczytać w 4 Mojżeszowej, 2 rozdział, werset 9. Jak to wyglądało? Wcale nie tak, jak my byśmy to może zrobili. Od najstarszego pokolenia, czyli od Rubenitów, od Rubena. A może od najmłodszego? Beniamina. Nie. Na początku szło pokolenie Judy, a Juda oznacza chwałę. Chwałę dla Boga. 4 Mojżeszowa, jak powiedziałem, 2 rozdział, werset 9. Wszystkich spisanych w obozie Judy jest 186 400 według ich zastępów. Ci wyruszać będą jako pierwsi. I może jeszcze werset 4 z psalmu setnego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Dlaczego? Albowiem jest dobry, Jego łaska i wierność trwa na wieki. Kochani, moje pytanie do każdego z nas tutaj dzisiaj. Jak traktujesz uwielbienie? Czy jest to dla ciebie rozbiegówka nabożeństwa? Może jeszcze niektórzy pamiętają, co to jest rozbiegówka. W tym znaczeniu, które ja znam, ja pamiętam. To było, wiecie, praktykowane w taśmach magnetofonowych. One właśnie się zaczynały taką rozbiegówką, żeby można było tam nakręcić to na szpulę. Nieistotna część, na której nic nie można nagrać, którą można pominąć. Myślisz sobie, nie angażuję się w to specjalnie, bo to mi tak jakoś nie leży. Zespół gra przeważnie za głośno, a może dla niektórych za cicho, bo nie ten repertuar, bo nie to tempo, a jak już wszystko jest w miarę okej, no to z kolei ja nie jestem w nastroju. I tak nieraz, kochani, niezauważalnie jesteśmy okradani z czasu, który miał być nie rozbiegówką, ale czasem uwielbienia dla Boga. Wiecie, my mamy wiele wymówek i niektóre z nich są naprawdę duchowe. Ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że jeśli jesteśmy wyznawcami Pana, a myślę, że jesteśmy, amen? Jeśli jesteśmy wyznawcami Pana, to nie możemy milczeć, bo w przeciwnym razie Bóg zażąda chwały od kamieni. A przecież chyba nie o to chodzi. Pamiętajmy, że w uwielbieniu słuchanie Ducha Świętego jest najważniejsze. Poddawanie się Jemu. Słuchanie tego, jak śpiewałem, cichego głosu, który może nawet szepcze tylko do naszego ucha. Przyłącz się. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje usta. Zacznij mnie uwielbiać. Nie przywiązujmy się zbytnio, kochani, do formy, bo ona się wciąż zmienia. Nie uzależniajmy też swojego poziomu zaangażowania się w uwielbienie od naszego samopoczucia. A często tak robimy. Otwórzmy jeszcze psalm 57, werset 8 i 9. Dawid powiada w tym psalmie, parafrazując: Panie, nie jest za wesoło. Przebywam wśród lwów, tak nazywa tych, którzy czyhają na jego życie. Muszę uciekać. Muszę się chronić. Nie jest wesoło, Panie. Ale moje serce jest gotowe, aby Ciebie uwielbiać. Może ktoś z nas jest w trudnej sytuacji. Przeżywasz właśnie trudne doświadczenie.
I tylko jedna myśl drąży twój umysł. Nie teraz. Teraz nie jest czas na uwielbienie Boga. To nie ta pora. Może kiedy indziej. Może jak się ogarnę trochę. Może jak to przejdzie. Może przyjdą lepsze dni. Ale zobaczcie, co mówi Dawid w podobnej sytuacji. Gotowe jest moje serce. Gotowe jest moje serce. Będę śpiewał i grał. Wiecie, czasami musimy odkurzyć tę naszą uśpioną harfę, harfę chwały dla Pana. Tak więc, jeżeli widzisz, że chwała i uwielbienie dla Boga nie jest potrzebą twojego serca, to daj Bogu szansę, aby przez Ducha Świętego zaczął to zmieniać. Po drugie, uwielbienie Boga jest miłe Bogu. Uwielbiamy Pana, bo to jest miłe Bogu. Jest czymś, czego On oczekuje. Pan przebywa w chwałach Izraela. Pan przebywa w chwałach swojego ludu. Czytamy w Psalmie 22. Bóg szuka takich, którzy Mu będą oddawać cześć i chwałę w duchu i w prawdzie. Którzy będą robić to świadomie, wiedząc, że Bóg tej chwały oczekuje. A z kolei w Psalmie 69, 31 do 33 czytamy: wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. A będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Wiecie, napisałem kiedyś piosenkę w oparciu o ten tekst, ale się nie za bardzo przyjęła. Było to w tak zwanym początkowym okresie mojej twórczości. Może jeszcze pastor Janusz pamięta. Bardzo dobrze. Ja ją lubię. Pamięta, jak ją śpiewałem. To było, wiecie, zaliczane do tych małych początków. Choć myślę sobie, że ten byk z rogami i racicami tu bardziej zawinił, że ona się nie przyjęła. Trochę ten tekst mnie chyba też przerósł, ale miałem dobre intencje. Wracając do tego fragmentu, kochani, czy wiemy, co z niego wynika? Nie chodzi wcale o byka. Te wersety mówią nam coś bardzo ważnego. Mówią nam o tym, że uwielbienie Boga sprawia Bogu większą radość niż cokolwiek innego. Co dla Niego robimy? Co może w naszych oczach nawet wydaje się wielkie i cenne? To jest niesamowite. Kochani, to jest naszym przywilejem, ale też pragnieniem Boga, aby Go uwielbiać. Gdyby tak nie było, to nie mielibyśmy w Słowie Bożym tyle zachęty do tego, by uwielbiać Boga za to, że jest dobry, za wszystko, co dla nas uczynił. Psalmista Dawid nawet, wiecie, wręcz zachęca swoją duszę i mówi: błogosław, duszo moja, Panu. Nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. A w Księdze Objawienia świętego Jana, 15 rozdział, wersety 3 i 4 czytamy: i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. To była pieśń, a w zasadzie to będzie pieśń zwycięzców. I tam w tej pieśni są takie słowa: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie? I nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Halleluja. Wiecie, mam to na świeże, bo śpiewaliśmy to tydzień temu, minionej niedzieli w naszym zborze, podczas wieczoru żydowskiego. Są tutaj bracia Piotr i Paweł. Pawła nie było, ale Piotr, myślę, że pamięta. Ona jest właśnie taka, w takim klimacie napisana ta pieśń.
takim hebrajskim. Czy chcemy, drodzy, dołączyć do chóru zwycięzców? Czy chcemy dołączyć do tych, którzy już dziś zwyciężają wroga, którym jest może zniechęcenie, może strach? Wiecie, to są te rzeczy, które nas przytłaczają, z którymi musimy walczyć. I tutaj chwała i uwielbienie dla Boga jest najlepszą bronią. Może myślisz, a co to da? Co to da, że będę uwielbiał? Czy to coś zmieni? Chcę ci powiedzieć, że tak, że zmienia wiele. I to jest trzeci aspekt uwielbienia. Uwielbienie zmienia rzeczywistość. Przytoczę opis jednej z wielu niebezpiecznych sytuacji, w których często znajdował się naród wybrany, jak wspominałem, kiedy wędrowali przez pustynię, ale nie tylko, a która została rozwiązana właśnie dzięki takiej nietypowej taktyce. W tym przypadku właśnie tą taktyką było uwielbienie. Zobaczmy, jak zareagował król judzki Jehoszafat, kiedy dowiedział się, że wróg szykuje się w potężnej liczbie, szykuje się, żeby napaść na jego kraj. Druga Księga Kronik, 20 rozdział, wersety 21 i 22. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi. Tak? Wojsko było. Ale chwała szła z przodu. Chwała dla Pana. Uwielbienie dla Boga było na przodzie. Mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Dziwna taktyka. Nawet tutaj mamy zanotowane, co wyśpiewywali. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. To nie były jakieś okrzyki o nieokreślonej wysokości. To nie było jakieś pohukiwanie. To była piękna pieśń uwielbienia i chwały dla Pana. 22 werset. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Ja myślę, że do dziś nie wiadomo, jak to się stało. Ale kiedy Judejczycy doszli do tego miejsca, zobaczyli same trupy. Kilka dni im zajęło, żeby zbierać łupy, ale walki nie było, bo było uwielbienie i chwała dla Pana. Uwielbienie, kochani, które stało się kluczem do zwycięstwa, kluczem do zażegnania problemu. Pamiętamy wszyscy sytuację, w której znaleźli się pewnego razu Paweł i Sylas. Nowy Testament, nowe dzieje, początki chrześcijaństwa. Za głoszenie Ewangelii zostali wtrąceni do najgłębszego więziennego lochu i zakuci w dyby. I oni też by mogli powiedzieć, to nie teraz pora. Może mogliby wyrażać, wiecie, i nakręcać siebie nawzajem. Za co? No za co przecież? Głosiliśmy Ewangelię. No to Panie, o co chodzi? Nic takiego nie czytamy. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 25 i 26. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. To nie było takie mruczando pod nosem. Więźniowie słyszeli ten śpiew. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Ta sama taktyka, kochani. Uwielbienie i chwała dla Boga. Uwielbienie otwiera drzwi. Uwielbienie prowadzi do wolności, wolności ducha. Uwielbienie zmienia rzeczywistość. I stało się jeszcze coś więcej, kochani.
Ta postawa uwielbienia, jaką mieli Paweł i Sylas, wyzwoliła moc Ducha Świętego, który poruszył serca stróża więziennego i jego domowników, jego rodziny. I wszyscy doznali przemiany życia. Mieliśmy końcem sierpnia taką całotygodniową ewangelizację w Tychach z udziałem Generacji Plus. I trafił się, wiecie, jeden deszczowy dzień. Nie można było prowadzić działań w plenerze, więc młodzi ludzie wpadli na pomysł, żeby wejść ze sprzętem, z gitarą do kawiarni i w ten sposób spróbować. Zapytali właściciela, czy mogą zaśpiewać kilka pieśni na chwałę Bogu. On odpowiedział, oczywiście, super, jak tylko klienci nie będą mieć nic przeciwko. Okazało się, że nie mieli. Uwielbienie otwiera drzwi, te fizyczne, a otwiera też drzwi ludzkich serc. Wiecie, ludzie chcą widzieć w nas chwałę i uwielbienie dla Boga. Nie możemy być ponurymi chrześcijanami. Nie możemy być takimi, którzy, wiecie, jak się spotkają gdzieś z człowiekiem, który nie chodzi z Bogiem i widzą tego narzekającego, to tak mu potakują, mówi, no tak, faktycznie, beznadziejnie jest, nie wiadomo, jak to dalej w ogóle będzie. Powinniśmy być tymi, którzy głoszą Ewangelię przez swoją postawę uwielbienia i chwały dla Boga. Amen? Halleluja. Ludzie chcą widzieć coś autentycznego, a kiedy to zobaczą, to nie pozostają obojętni. To są rezultaty. To są efekty takiej postawy. Podsumowując, kochani, chciałbym jakoś zebrać te myśli, wiecie, podobnie jak smaczne jabłka i umieścić je w koszyku, żeby to, co zostało tu powiedziane, się nam jakoś po drodze nie rozsypało, żebyśmy to mogli wziąć ze sobą, żebyśmy mogli zapamiętać, żebyśmy mogli zacząć tym słowem żyć. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest słowo na niedzielę. To jest słowo na co dzień. To jest słowo na dziś, na jutro, pojutrze. Pomyślałem sobie, drodzy, że takim koszykiem, do którego zbierzemy te jabłka, może być miłość. Miłość, od której wszystko się zaczęło. I miłość, która z nami zostanie na zawsze. Miłość rozlana w naszych sercach. Miłość Boża jako swoista klamra, jako ten koszyk pełen dobrych owoców, jako spójnia doskonałości, którą mamy być przyobleczeni, kochani. Powiada Paweł w liście do Kolosan. Tak więc, drodzy, przypomnę, że omawiamy ważny temat, jakim jest uwielbienie dla Boga. Pamiętacie te trzy aspekty, te trzy jabłuszka? Uwielbiam Boga, bo to jest pragnieniem mojego serca. Uwielbiam, bo Bóg tego oczekuje. I po trzecie, uwielbiam Boga, bo uwielbienie ma wpływ na moje życie i zmienia sytuację. Przyzwyczajajmy się, kochani, do uwielbienia Boga. Niech to wejdzie nam w nawyk, bo to jest to, co będziemy robić przez całą wieczność. Byłoby jak najbardziej na miejscu przeczytanie jeszcze Psalmu 150, ale to już zostawiam dla was, zachęcam do tego, żeby zrobić to indywidualnie, jako zadanie domowe. A może ktoś zostanie natchniony przez Ducha Świętego, żeby napisać swój własny psalm. Psalm, uwielbienie dla Boga. Może tego nigdy nie robiłeś, może tego nigdy nie robiłaś, ale pamiętajmy o małych początkach. Chcę jeszcze, kochani, ku chwale Pana powiedzieć, że Bóg darował nam w Tychach młodego, utalentowanego chłopaka, który od jakiegoś czasu uczył się grać na pianinie, na fortepianie.
Wiecie, i pewnego razu zapytałem go: Daniel, ile masz lat? On mówi: 13. Wtedy mu powiedziałem: to jest dobry moment, żeby zacząć służbę dla Pana. Stań za instrumentem i graj. I tak powstał, kochani, wspaniały zespół, który usługuje już chyba 3 lata. Chwała Panu. Halleluja. Bóg jest dobry. A teraz znów, kochani, ten omawiany temat wprowadzimy w czyn. Bo teoria jest dobra, wiecie. Ale tylko ta teoria jest dobra, która się sprawdza w praktyce. Jeszcze kilka pieśni, które przygotowaliśmy na dzisiejsze przedpołudnie. Zachęcam was, kochani, do wspólnego uwielbienia Boga, bo Jemu należy się wszelka chwała. Halleluja.